Cześć! Wracamy do Was po dwutygodniowej przerwie. A co wydarzyło się w tym czasie? Otwarto pierwszy w Polsce bezobsługowy supermarket czynny 24 godziny na dobę. Elektryczne hulajnogi na minutę w końcu w Polsce. Orange kończy z płatnymi subskrypcjami SMS, a także niebezpieczna aplikacja. Wyobraźcie sobie, że mamy niehandlową niedzielę, a Wy właśnie nabraliście strasznej ochoty na wegańskie, ekologiczne klopsiki z sosem sojowym i jarmużem. Zakładamy, że nie znajdziecie ich na pobliskim Orlenie. Co więc zrobić w takiej sytuacji? Jeśli mieszkacie w Poznaniu, możecie wybrać się do BioFamily, czyli pierwszego w Polsce bezobsługowego supermarketu, czynnego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To wyklucza problem niehandlowych niedziel i świąt. Oczywiście zapłacicie w nim bezobsługowo, wykorzystując takie technologie jak Apple Pay, Google Pay, Masterpass czy Visa Checkout. To pierwszy taki sklep w Polsce, jednak planowana jest ekspansja także na kolejne miasta. Zdarzyło Wam się otrzymywać wiadomości tekstowe w stylu wyślij SMS i sprawdź żart dnia, albo dowiedz się, czy on Cię kocha? Jeśli tak, prawdopodobnie nie były to najśmieszniejsze żarty w Waszym życiu i nie mieliście ochoty zatrzymać karuzeli śmiechu, prawda? Orange właśnie zorientowało się, że nie do końca macie ochotę wydawać Wasze ciężko zarobione pieniądze w ten sposób i wyłączyło tę możliwość. Jest to o tyle istotne, że bardzo często było to przedmiotem naciągaczy i wielu manipulacji. No dobrze, nie zostaniecie już subskrybentami zabawnych SMS-ów. Na co teraz będziecie wydawać swoje pieniądze? Możecie na przykład zamiast na SMS-y wydawać je na przejażdżkę elektryczną hulajnogą. Pamiętacie, jak jakiś czas temu wspominałam Wam o tym, że aplikacja umożliwiająca wypożyczanie elektrycznej hulajnogi na minuty ma wkroczyć do Polski? Właśnie wkroczyła. Jak na razie dopiero do Wrocławia, natomiast ma ona się przenieść także na inne polskie miasta. Ostatnio mam wrażenie, że coraz częściej wspominam Wam o niebezpiecznych aplikacjach, ale co mam zrobić, skoro co chwilę takie się pojawiają? Tym razem mowa o Q-Recorder, czyli aplikacji służącej do nagrywania rozmów. Ostrzega przed nią City Handlowy i mBank. Jeśli posiadacie tę aplikację i chcecie sprawdzić, czy Wasze konta na pewno są bezpieczne, w poście macie link do konkretnej informacji na ten temat. Na dziś to już wszystko. My wracamy do pracy. Dobrego dnia, cześć!